Cześć! W tym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak i dlaczego używać UID zamiast ID jako klucza podstawowego w Ruby On Rails. Na początek, może czym jest UID? Jest to uniwersalny, unikalny identyfikator. Zwykły ID domyślnie jest kolejną liczbą w bazie danych. UID natomiast jest randomowym stringiem. Tutaj na ekranie widzicie dwa przykłady. Pierwsze to takie typowe ID, jeden, drugie to właśnie UID. Ok, to tyle w teorii. Po co używać UID? Dla bezpieczeństwa. Weźmy na przykład link do notatek z tego odcinka. Każdy, kto ma link, może otworzyć go bez logowania, ale w gruncie rzeczy nie jest to publiczny dokument, więc nie każdy powinien mieć to wgląd, albo na przykład serwis do udostępniania pliku. Chcecie coś podesłać znajomemu, ale niekoniecznie całemu światu. Jeśli używamy ID, każdy może w łatwy sposób zmienić liczbę i otworzyć URL niekoniecznie dostępny dla niego. Oczywiście jeśli te dane rzeczywiście nie są prywatne, to powinniśmy dodać jakieś zabezpieczenie. Ewentualnie użytkownik powinien dwa razy przemyśleć, czy na pewno chce coś opublikować, ale nie to jest tematem tego odcinka. Inną przydatną rzeczą jest ukrywanie informacji o ilości danych w aplikacji. Jeśli mamy URL, np. users/13, to wiadomo, że przed nami rejestrowało się 12 użytkowników. W przypadku UID takiej informacji nie mamy, a użytkownicy to tylko przykład. Równie dobrze możemy mieć listę zamówień lub faktur. Myślę, że to dobrze obrazuje, dlaczego w takich przypadkach nie powinniśmy używać zwykłego ID. Tak więc najważniejsze jest to, że ukrywamy poufne informacje. Ok, czas na implementację. Na początek w naszej bazie potrzebujemy rozszerzenia PG Crypto. W tym celu tworzymy nową migrację i od razu ją uruchamiamy. Należy dokonać pewnej zmiany. W inicjalizerach musimy utworzyć nowy plik o takiej zawartości. Klucz podstawowy to jest właśnie UID. To jest nowa aplikacja. Nie mamy tu jeszcze żadnej migracji poza tym, że aktywowaliśmy nasze rozszerzenie. Stwórzmy sobie jakieś dane. I odpalmy migrację. Włączmy nasz serwer i w przeglądarce włączmy localhost 3000 ukrośnik posts. Utwórzmy nowy post. I Jak widzicie, w adresie URL zamiast ID używamy UID. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego kodowania.